Plac Szembeka. Kierunek na plac Szembeka. Proszę Państwa, Praga Południe w kierunku na Karczew. Jesteśmy na ulicy Grochowskiej. Państwo zobaczą. Gocławek. No i teraz jak rozmawiam z tą dziewczynką w Eurobank, bo wydawało mi się, że Eurobank zamknięty dzisiaj, a ona przechodziła. Był jednego klienta, może mieć. No to więc żeśmy porozmawiały na temat klimatu w sklepie w Johanna-Płocie. Oszą Wola Park. Ona mówi, że sklep pisowski jak pisowski, ale po prostu te dzieci jak przyjdą na korytarzu się bawią. To czy te dzieci nie mogą bawić się na swoich podwórkach, tylko zgiełk, krzyk, wrzask robić tutaj, no ale przecież mogą przy okazji zarobić tutaj w tych barkach, bo jak dzieci się bawią, to rodzice sobie jakieś jedzenie kupią. Także proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio, to FM Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra, plac Szembeka, no to ile? Dwa przystanki do przodu. Plac Szembeka to jest druga, proszę Państwa, pętla tramwaju w Warszawie na Gocławku. No i o klimacie mówimy, że oni chcą zamknąć sklepy na sobotę i niedzielę, ale przecież ludzie taki mają rozpęd do kupowania, że gdyby im zamknąć te sklepy, to oni byliby bardzo niepocieszeni. No jak można komuś jeść, nie dać, uniemożliwić jeść, gotować, prać, myć, sprzątać. Na siłę, na chama nic się nie da, czyli że mówią, że to perfidne. Ja mówię, no na siłę kogoś zapędzić do kościoła. No, pokazujemy tutaj, proszę Państwa, na Gocławku całą tę Olszynkę Grochowską, ale ponieważ to jest za drzewami edukacyjnie, zapraszamy Państwa na wycieczkę Olszynka Grochowska. Po co im to było walczyć, proszę Państwa, i tylko dobre imię, dobry znak po sobie pozostawili. Teraz zbliża się 1 listopada, to akurat no nowy numer, Państwo zobaczą, nowy numer 245.